Często ponad setka samochodów na zlot i no, przede wszystkim atmosfera. Nawet nie tyle, żeby się pochwalić i pokazać już w tej chwili, żeby tylko po prostu porozmawiać z fajnymi ludźmi. Zasady są konkretne, aczkolwiek troszeczkę je czasem naginamy, dlatego że to są samochody zabytkowe w rozumieniu prawa, czyli samochody od 30 lat w górę. Jeżeli są samochody powiedzmy polskie czy PRL-owskie, no to troszeczkę to, czasami tą granicę podciągamy w górę. Widzę na rynku, jak te samochody się finansowo układają, że niektórych powiedzmy no jakby się nie opłaci robić, bo one nigdy nie będą kosztowały. Włoży się masę pieniędzy w lakier, wszystko i ten samochód po prostu nie będzie jakby drożał. A to jest taki samochód, który jak się zainwestuje, to on będzie finansowo rósł. Tylko trzeba go zrobić tak, jak ten jest zrobiony, po prostu perfekcyjnie. Samochód jest z Kalifornii, czyli powiedzmy blacharsko nie był zły. Było do poprawki tam część podłogi, część boku. Te wszystkie elementy drewniane, to wszystko musiało być odnowione. W województwie opolskim są dwa, przy czym jeden nie jest jeżdżący. Ten jest jeżdżący stale. Jeżdżę do Gdańska, czy do Poznania, do Wrocławia. Gdzie potrzebuję, to po prostu jadę. No, nie traktuję jako samochód taki użytkowy na co dzień, ale jest ładna pogoda, czy gdzieś nie śpieszymy się, no to sobie pojedziemy tak tym samochodem. I ma prędkość maksymalną 180 na godzinę i taka przelotowa prędkość na autostradzie 120-130. To nie jest dla niego tam żadną trudnością. No, tyle, że to jest gaźnikowy, więc przy tych prędkościach no to już tam pali te powiedzmy 13-14 litrów. A w takiej normalnej jeździe to 8 do 10.